Dzień dobry, witam. Tutaj Sałata.tm. Tak. To jest podejście bodajże 17, żeby nagrać filmik na nasz wspaniały kanał YouTube'a gamingprisoners.pl, który jest też także blog, który będziemy prowadzić. Tak, ma to być pierwszy film w naszym blogu, który miał się pojawić już wczoraj koło 15. Później się przekładało, bo jestem talentem. Moje podłączanie mikrofonu, ustawianie go, wyszukiwanie odpowiedniej możliwości, żeby gra się nie ścinała, było nagrywanie małą ilością zajmowanego na dysku. No, w każdym razie, sranie w banie, udało mi się w końcu tego dojść. Przynajmniej mam taką nadzieję, chociaż dźwięki tak trzeba jeszcze pewnie będzie obrobić, więc mam oddzielną ścieżkę nagrywaną, dźwiękową. A więc tak, dobra. Już to mówię to jest 18 podejście, tak, 18. A więc mówię to, co mówiłem 17 razy już. Tak, budujemy Stadion Wisły. Wiem, że Minecraft jest tematem już starym i przeżartym, ale od czegoś trzeba zacząć. Dodatkowo, tak, co jeszcze tam mówiłem? Mówiłem oczywiście, że nie napinamy się, nie ma jebać Wisły, jebać Krakowy, nie ma tam jebać Żydów maczetami. Nie, takiego czegoś nie mówimy. Ktokolwiek to będzie oglądał, ile ktoś taki się znajdzie, nie. Tak nie robimy. No dobra. Tym razem nie zderpię i spojrzę na zegarek, jest 26 po. Dobra. To tak. To będzie, no, to jest let's play chyba, tak? Jak gadam, to jest let's play. Nieważne, w każdym razie będziemy robić teraz piękne schodki. Tak, schodki. Wspaniałe schody będą. Trzeba policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, na dwa. Raz, dwa. No, to zrobimy inaczej, tak. Generalnie stadion ma przypominać taki, jak jest naprawdę. Tak, najbardziej realistyczny, jak jest to możliwe. Tutaj nawet tą gwiazdę zrobiłem, tylko no, jak gwiazda, to niekoniecznie wygląda. No ale trudno. Ja przepraszam za mój głos. Chwilę muszę się napić soku. Tak, przepraszam bardzo, mam chrypę. Tak, jestem chory i w ogóle. Wczoraj też udało mi się wywalić na lodzie, jak talent prawdziwy. W związku z czym rozciąłem sobie na palcu skórę do kości. Tak, widziałem swoją chrząstkę. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie, knykcie chyba, tak. Widziałem kostkę, kawałek kości przy knykciu. No ale miesza z tym. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciach, 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 ciach. Super. Jak na czwartym? Raz, dwa, trzy, tak na czwartym, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciach, ciach. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Czuję się wspaniały, prowyjątkowy. Naprawdę. Ja przepraszam, jak będę przeklinał czy coś, ale naprawdę męczę się z tym od wczoraj i nie są to za fajne początki i zaczynamy powoli trafiać szlaki, kurwica. Nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy na tym filmiku będzie coś ścinać. Jeśli będzie, to trudno, bo nie wiem, czy czasem utoren gdzieś nie jest w procesach aktywny. A powiem tak, jeśli ktoś to będzie w ogóle oglądał, jeśli z tego się zrobi coś fajnego i będzie oglądać to sporo osób, no, to na pewno będę jeszcze kończył tak ten stadion na właśnie na naszym kanale. No, jeśli będzie go oglądała całkiem przyzwoita ilość osób, to będę mógł udostępnić gotowy stadion tak na internecie, będziecie mogli ściągnąć sobie, pochodzić po nim i tak dalej, bo chwaląc się, tak pochwalę się, wiem szczerze z tego, ale jakby to powiedzieć, no nie oszukujmy się, jest to najbardziej realistycznie w tym momencie budowany stadion Wisły Kraków, jaki jest dostępny. Tak, prosiłbym też bez żadnych komentarzy typu o Jezu, grasz na Creative i na płaskim świecie. O kurwa, gram, bo to są klocki Lego, to służy do układania, a nie do uciekania przed zombie i tym podobnych. Nie, kurwa, to nie jest jebany Survival Zombie Island, czy nie wiem, Red 4 Dead. Nie, to są klocki. Takie Lego do budowania, złączenia. Do, nie wiem, jak to powiedzieć, co tam mówię jeszcze, jak to określić. Do pobudzania swojej wyobraźni, no nie wiem, jak. W każdym razie masz budować, a nie robić z tego mu RPG, czy zwykłe RPG, czy chuj wie co. Tak, to taki wstęp, nie wiem, jak to nazwać. A jeśli ktoś to obejrzy i spodobał mu się, może dać jakieś sugestie, co zbudować, czy jaką grę nagrać. A nie wiem, ewentualnie kto inny to nagra, bo mój komputer nie udźwignie nowszych gier za bardzo.
Tak, jest to wspaniały blaszak z chyba 6-letni albo 7, ale udaje się grać w co niektóre gierki. Nowsze, tylko wydaje mi się, że jak już nagrywać się trzeba jeszcze będzie, to już nie usiągnie. Tak, tutaj. Tak, to wiem, że wygląda jak kutas albo faki. Pokładałem się ze śmiechu, jak zbudowałem pierwszy taki wspornik bez tego i spojrzałem. Tak, to nazwałem to wtedy chujowym dachem. O, tam, tak, tam jest stadion Piasta. Generalnie zbudowałem to, bo lubię budować stadiony. No i pierworodnie chciałem zbudować stadion Piasta, a że nigdy nie byłem w Gliwicach, to pokażę co tam, co mi szkodzi. Tutaj zobaczcie, jak wyglądają ładne schodki, fajne. Piękne. Tak, krowa, to jest sektor gości. Tak, dobrze pamiętam, dobrze pamiętam, sektor gości. Przepraszam, jeśli obejrzę to ktoś z Gliwic. W życiu nie byłem w Gliwicach, nie mam pojęcia, jak to naprawdę wygląda. Nie wiem, jak wygląda Tesco Arena, tak popularnie zwana. Po prostu budowałem to na tego, jak oglądałem mecze i słysząc opisy, że to jest sektor gości. Powiem tak. Jedno miejsce jest liczone jako jedna wełna, czy tam było bodajże 60, czyli jakby rozszerzone, rozwinięte miejsca są liczone razy 2, czy może wejść 120 osób, a jak są jakieś derby czy coś, czyli maksymalna ilość osób, to o, tutaj w tym przypadku 200. Tak, ta maksymalna ilość osób to jest brana niecałe razy 2. Tak, to są takie ścianki z plexi. Tutaj jest, nie wiem, jak to powiedzieć, buforowo rodzinny, to jest typowy sektor rodzinny. To jest sektor mediów, taki młyn ich Piasta, prosta. To jest sektor VIP-owski. Z wejściem pięknym, tak, to można poskładać stoliki i w ogóle, nie wiem, miejsce dla komentatora. Tu jest wejście przez to, tak, tutaj są szatnie zawodników. No to jest wszystko niewykończone, bo nie wiem, jakoś mnie natchnęło, żeby iść zrobić stadion Wisły i poszedłem budować stadion Wisły. Tak, tutaj są dwa pomieszczenia jakieś, nie wiem, klubowe. Tu jest piękny napis Piast. Nie mam pojęcia, no jestem pewien, że tak naprawdę to nie wygląda, no ale o, tutaj przystały wspaniałe domki, którym się udało zbudować, tak też kreatywnie. Fajnie wygląda to, że, o właśnie, patrzy się tak i wydaje się, jakby było mniejsze niż jest naprawdę, a tu jest jeszcze jeden poziom tej kratki. Tak wygląda jak kwadrat w kwadracie, czy coś takiego. Obowiązkiem pacjentów to jebać. Nie wiem, czy będą się cenzurować jakoś tam szkleństwa, czy coś, czy ustawić od 18 lat, no chustem. Tak, tutaj jest wjazd dla karetki i ono oczywiście nie wygląda tak na się wjazd dla karetki. Ogólnie są służb porządkowych, tak, służb cywilnych też. I no nie wygląda to tak, po prostu chciało mi się któregoś dnia, jak to z tą część zbudowałem, wykończyć tego. Także jebać to. Tak gwiazda mnie dobija, tak. To są już pierwsi zawodnicy. Jak świnia to pewnie z Gdyni. No, bez urazy oczywiście. A dobra, to schodzę, co miałem zrobić. Herb derb. Oczywiście w zamyśle miałem zamiar zrobić schody, które skręcą w tą stronę, a zbudowałem już całe. No trudno się mówi. Teraz się żyje. Nie jest to wspólnego, ale okej. Okay. Czasem trzeba pogadać bez sensu. Przepraszam, jeszcze łyka soku wezmę, bo ciężko mi się mówi. I ogólnie to, nie wiem czy spóźnionego, czy też jeszcze aktualne, wesołych świąt. Wesołych świąt wszystkim, którzy to obejrzą. Mam nadzieję, że dostaliście ładne prezenty pod choinkę, bo zrobiliście komuś i się z tego ludzie radowali. I życzę, nie wiem, dobrego Sylwestra. Tak, bo Sylwester niedługo. Coś, co mi się nie podoba, bo plany mi się na to posypały, no ale mówi się trudno. A dobra. Tak, tu jeszcze na dole muszą być kible, bo z tego co pamiętam, w Krakowie były kible. Na dole właśnie wchodziło się na sektor i były wejście w górę i w dół. W górę, jak się wchodziło, było wejście na trybunę, a w dół do kibli. Jakoś tak to było. Nie wiem, już naprawdę nie pamiętam, byłem jakiś czas temu w Krakowie. O Jezus, tak, moja komputera, mam 20 FPS. Chociaż jak jest filmik, mam ustawiony na 30 i wygląda jakby było 30. Nie wiem czemu, o, nawet tam skurczy się jedno. Kureską mi się to podoba. Tu jest piękne 1906, tu piękna gwiazda. A i tak mi się najbardziej podoba ten sektor. Nie wiem dlaczego. I ten łuk. Fajnie wygląda. Dobra, dzień się kończy w Minecrafcie. Kończy się też czas tego filmiku, żeby nie był za długi. No, jeśli ktoś obejrzał, to naprawdę jest serdeczny. Dziękuję z całego serca. Do usłyszenia.
usłyszenia następnym razem.